Państwu chciałbym Państwu przedstawić Hyundai Kona z 2001 roku, Immobilizer w wersji Comfort, sposób rozbrojenia urządzenia. Włączamy sobie przyciskiem zapłon do kontrolek, tak, aż się wszystkie zaświecą, po czym wprowadzamy ustalony wcześniej kod, mrugną kierunkowskazy, po czym możemy odpalić samochód. Naciskamy guzik, samochód odpala, jest wszystko normalnie. Po skończonej jeździe, kiedy zgasimy silnik, można ponownie bez problemu uruchomić samochód. To też czynię. On normalnie zapala. Po skończonej jeździe, jak już uchylimy drzwi kierowcy, mrugną dwa razy kierunkowskazy. To poinformuje nas o tym, że immobilizer został uzbrojony. Niewpisanie kodu przed jazdą powoduje to, że samochód zachowuje się w ten sposób. Zapala i gaśnie. Próbujemy jeszcze raz zapalić. Kręci rozrusznikiem, nie odpala. Żeby normalnie odpalić, włączamy zapłon do kontrolek. Tak. Wprowadzamy wcześniej ustalony kod na kierownicy, mrugną jednokrotnie kierunkowskazy. Możemy uruchomić silnik. To wszystko. Dziękuję Państwu.